Cześć. Jako, że jakiś czas temu mieliśmy przyjemność dobrać się do zawartości Toolkita z Terosa, udało nam się z niego wygrzebać 4 boostery. Miałem je trzymać do innego projektu, ale jako, że z tymi dodatkami się żegnamy, o ile już się nie pożegnaliśmy, wychodząc ze standardu, więc postanowimy otworzyć. Zobaczmy, co znajdziemy. No nic, to tak. To tych boosterków nie będzie w tym projekcie. A szkoda. Z jednej strony, a z drugiej strony zobaczymy sobie na pożegnanie, co fajnego skrywają akurat te boostery. Dobra, także nie przedłużam. Zapraszam. Staram się w jakiej kolejności otwierać. Polę z Parmus zostawi na końcu. Może w takiej kolejności otworzymy. Po prostu w takiej, jakiej mam w tym momencie. Zobaczymy. Dobra, lecimy po kolei. Teraz Beyond the Death. No, coś fajnego mi się wylosuj. Tego lwa w numerze karty SD 92801 dzielone przez 5. Czy trafimy dzisiaj jakiegoś mityka? O, to jest pytanie. Bo jeżeli tak, to może jeszcze do tego jakiegoś fajnego. Może się okazać, że jedna karta nam przebije wartość całego toolkita. O, będzie ciężko wyciągnąć. Strasznie zbite są te boostery. Może chyba tak to siedziały w tym toolkicie, to trochę się. War of the Spark Forsaken. Dobra, lecimy. Omen of the Sun. Denied. Divine. Denied. Denied. Next ball group. Okej. Dobra, przerzućmy sobie po prostu komony trochę szybciej. Bo nam na nich będzie trochę mniej zależało. A nam będzie zależało najbardziej na tym, co się będzie znajdowało na końcu. Okej, mamy zombie merfolk. Pierwszy uncommon. Renata się trafiła. I to w tym zmienionym swoim wyglądzie. Proszę. Aha. Życie widzę, że tutaj w okolicy trzyma się bardzo dobrze. Wszyscy żyją. Nawalają samochodami i tak dalej, więc mogą być delikatne zakłócenia z zewnątrz. Musicie mi wybaczyć. Soul Guide Lantern. I nasz pierwszy rar dzisiaj będzie to Shadow Spear. Okej. Nie jest to najdroższa karta, ale jeżeli mam być szczery, na tą kartę z chęcią sobie popatrzę zawsze i ją z chęcią przytulę, ponieważ bardzo jest pomocna w komanderach. Nie wiem dlaczego. Pewnie przez ten lifelink albo może trampla, albo nie, to przez to +1/+1, tak. I fajny planes. Oj. Ja, jaka koza w ogóle. Dobra, mamy Plainsa.
bardzo fajnego. Uwielbiam te landy z Terosa, jeszcze mi się nie znudziły, tylko że mało otworzyłem. Mam już bardzo mało. Nie grałem. Dobra. Chromo, daj. Taktyki. Monster. Okej. 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 Witching Well. Dobra. O, 7 krasnoludków. Fingat Mother. Mhm. Ale trochę zbliżymy. Na karty. Runway Together. Mhm. O, też. Dobra. Nie złapało zuma. Giant Skewer. Mhm. O, Gambling Squire. Proszę. Model. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Jest, mam ankomony. Tournament Ground. Carbon Familiar i The Great Henge. Proszę. Okej. Mamy to. Mamy mityka. Zielonego. Great Henge'a. Ojej. Ale one mają straszną fakturę. Zero takiej śliskości. To takie chrupowate jakby w tym. Nie wiem, czy one je jakoś specjalnie trzymali. Czy je oznaczali. Przez to 134 CM2 pewnie. Cardmasters. I lew. A, to tutaj nabijali te numery. Tak. Tutaj jest nabity. A nie tutaj. Okej. Czyli lew. Tym razem nic nie miał. Dobra. Konstety 2020. Co tam było fajnego? Oprócz Planeswalkerów. Czy tam był... Tak, tam były elementale chyba. No, dobra. To już wiem, co chcę. Mojego genialnego elementala. Jednego z niebiesko-zielonego, a drugiego niebiesko-zielono-czerwonego. Trafię go i będę szczęśliwy. Naprawdę. Puch. No. Łap, 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 fokusa na to. Dobra. Mamy go. Okej. Okay. Angel Gift. Healer. Uff. Okej. Okay. No, standardy widzę, że się przewijają. Coś to się często, gęsto pojawiało. Mam ankomony. Hardcover. Mhm. This figure. Air Elemental. Ta-da! Leyline of the Void. Ja cię kręcę, no serio. To jest dobry pocisk. Ta karta przez jakiś czas miała taką cenę, że ona na spokojnie gotulki tam by cenę by przebiła. Także to, że się tutaj to trafiło, to jest mistrzostwo. Bo sama ta karta była więcej warta niż ten, niż toolkit. Normalnie by się zapłaciło za toolkita. Mamy swampa. Okej. Okay. Folię mamy. Reckless Ice Strike. Mhm. I mamy tokena zombie. Okej. Okay. A nam już został tylko jeden booster. Będzie to War of the Spark. No, a jako, że to jest akurat ten dodatek, to mamy pewność co do jednej rzeczy. Jakiej? Takiej, że w środku na pewno będzie
Planeswalker. I znowu karta SD 98801 na 5 godzin ma starczyć nagrywania. Ok. 5 godzin nagrywania. Karta SD. Kolejność musiała być. Nie chcę się teraz liczyć pojemności. Ultra Pro. Zależałoby tak od rozdzielczości i innych, innych rzeczy. Dobra, naparzamy. Gideon Sacrifice. Naga Inch Eatero. Fossil Landing. Sobie lądowanie. Oj, ale te karty mają zapach. Sun first. Dobra. Tu zabieramy dwa damage'a. Kraturce zadajemy. Dostajemy dwa życia. A mam zapach naprawdę taki świeży, po prostu z drukarni. Wyciągnięte. No ja przez to, że tamte karty tak nie pachniały. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Dobra, a dalej Shadow Fiend. Wonderless. Rentless Adventure. Enforcer Griffin. I mamy Ajani Sprite Mate. Pierwszy Uncommon. Ten w District Legionar. Nahiri. Storm of Stone. To jest nasz Planeswalker, który się akurat pojawił. I został nam tylko rar. A będzie to? Finale of Eternity. Kolejny Mythic. Finala mamy. Finala. Czyli to już drugi Mythic, który się nam tutaj pojawił. No to podejrzewam, że te boostery to tak mogły spokojnie chyba raczej przebić. Wartość tego toolkita. Na pewno w plecy nie byłem. Przez to także spoko. Mamy swampa i armię zombie. Także spoko. Nawet fajne karty się trafiły. Jeżeli chodzi o wartość. Mi się najbardziej tak podoba to, że trafiliśmy na Shadow Spira, który na 100% znajdzie w miarę szybko zastosowanie w jakimś komanderze u mnie. Także z tej karty się najbardziej cieszę. Aczkolwiek nie mogę narzekać, bo te inne to są po prostu też mistrzowskie, bo Leyline of the Void, no, mówi samo za siebie. Finale of Eternity i The Great Henge, czyli dwa mytyki jeszcze. Po prostu nawet całkiem sympatyczne pociski, prawdę mówiąc, więc naprawdę nie mam co narzekać na zawartość tych boosterków. Dobra. To by było dzisiaj na tyle, a mi nie pozostaje nic innego, jak pożegnać się z wami i zaprosić na kolejne filmy. Póki co, trzymajcie się, cześć. I jeżeli macie ochotę, oczywiście możecie zalajkować, subskrybować i zostawić oczywiście też komentarz. Mam nadzieję, że jakiś miły. Póki co, trzymajcie się, cześć.